Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach Walhalla. Jesteśmy po obsłużeniu uroczej, powiedzmy, pary, nie wiem, jaka między nimi była relacja, Betty i Deal. I teraz, cóż, właśnie oni wychodzą. Zobaczymy, kto teraz do nas jeszcze wpadnie. Proszę, zapraszam ponownie. Wróciłam. Te cholerne koty przysuwają, antenę od internetu. O! Tak, Jill. Jakiś koleś powiedział, kazał ci przekazać, że króliczek się spóźni. Cokolwiek to oznacza. O, cholera. Szefowo, muszę wyjść wcześniej. Jeżeli nie wrócę w 2 dni, uznaj, że jestem martwy. Tak, tak. Nie powinniśmy się martwić? Wyobraź sobie go jako dzieciaka, który opowiada strasznie przekorowaną historię, żeby dostać trochę atencji i wszystko będzie łatwiejsze. Poza tym, on wie, jak się sobą zająć. Tak. Zwróć tutaj w poniedziałek, żeby nic się nie stało. Tak siak, wracam do swojego biura. Może teraz będę mogła dokończyć oglądanie poradnika DJ Rido? Nie mam pojęcia, co to jest, nie wiem, czy chcę wiedzieć. Hej, Jill. O, Stella. Stella, wróciłeś tutaj na trochę? Nie wiem, czy ją zapisałem. Dobra, zapiszę. Hej, Jill. O, Stella. Wpadłaś na drinka? Nie, po prostu byłam w sąsiedztwie i... Tak. Ale... Znalazłem tą butelkę. Neglected? Co to oznacza? Zaniedbana, zapuszczona? W moim domu? I myślę, że ktoś, kto lubi stare alkohole, tak jak ty, to doceni. Naprawdę? Nie wiem, co powiedzieć. Dzięki. Wow. Old... Dała. Okej, fajnie, dostaliśmy prezent. Cóż, to nic tak naprawdę. To się właśnie dzieje, ha? Bank Apollo Trust zamknął swoje drzwi, zostawiając 30 ludzi uwięzionych w środku. Ciekawe, czy byśmy nie byli na kanale wiadomości, to czy byśmy to usłyszeli. System alarmowy został aktywowany. Jak ktoś próbował ukraść informacje z głównej bazy danych. Wcześniej to ranka, bank. O cholera, sej, o budowie. No tak, ona tam szła. Zastanawiam się, czy wszystko jest w porządku. O, hej, Jamie. Dobry wieczór, Jill. Jamie, zajebiście. Znacie, że Stella bądź sobie wpadną i powiedzą, czy wszystko gra z nimi. Czy widziałeś wiadomości dotyczące Apollo Trust Bank? Tak, właśnie przed chwilą je nadawali. Chyba zrobiło się naprawdę niemiło. Z tego, co słyszałem... Commotion. Co to jest commotion? Zamieszanie. Z tego, co wiem, było jakieś zamieszanie. Wcześniej. Coś z tym, że ludzie nie mogli wyjść z budynku. Miejmy nadzieję, że wszystko się ułoży. Tak. Jill wypadła. Jill wypadł jakąś minutę temu. Rozumiem. Chyba królik się spóźnił. On zdecydowanie wie, o co chodzi. Co mam ci podać? Podaj mi Mars Blasta. Okej. Okay. Co on wcześniej pił te czterwości? Ojej, jak on był dawno, ale też pił wtedy Mars Blasta. Mars Blast. Nie pił żadnego dużego ani nic, więc podałem mu takiego. Już to chodzi. Jamie chce Mars Blasta. Dobra. 6 Bronsonków. 1 Power Delta. 4 Fener Guide'y. I 2 Carbonite'y. Wszystko wymieszane. Czyli zblendowane, takie zmiksowane. Dobra. 1 Mars Blast. Tak, właśnie ten. Mars Blasty zawsze wydawały się dla mnie dziwnie nazwane. Czy one nie powinny być czerwone zamiast
do żółtowego? Raz jeszcze, cała czerwona planeta wciąż jest tylko ksywką. Wirtualna rzeczywistość. Nie wierzę, że ja... sama... Hej, co za dziewczyna? Ona nazywa się Streamcian. Ona streamuje swoje życie 24/7. Chyba jej czwipunek wciąż jest włączony. Więc lepiej uważaj, co mówisz. Dzięki za radę. Zmieniając temat, trochę temat. Czy słyszałeś dzisiaj eksplozję albo coś takiego przez cały dzień? Słyszałem, że super dźwiękowy dron przychodził jakieś testy i zboczył z kursu. To może i to. Aaaa! Hej, szefowo! Te eksplozje były spowodowane przez super sonic drony. To brzmi jeszcze lepiej niż fajerwerki! Zastanawialiśmy się, co to jest przez cały dzień. O, rozumiem. Soniczne wybuchy to nie są dźwięki, które ludzie zazwyczaj mogą tak sobie zidentyfikować. A ten dron narobił sporo hałasu, niszcząc barierę dźwiękową. Czy jest jakiś obszar, gdzie testuje się takie rzeczy? Nie. Przez co to wszystko jest strasznie podejrzane. Ha. Cholera, jeżeli tylko Jill byłby tutaj, żeby wysłuchać tych informacji. A myślę, że to są strzały. Martwisz się nie? Troszkę. On zawsze wychodzi bez znaku, dokąd idzie, na całe dni. Ale zawsze wraca nienaruszony. Skłamałabym, jeżeli bym powiedziała, że się nie martwię. Ale w tym samym momencie już się trochę do tego przyzwyczaiłam. O, on może być problematycznym człowiekiem, ha? Czasami. Powiedz, myślisz, że ludzie w banku nic im się nie stanie? Czekaj, czy na ich kanałach coś się dzieje? Nie, więc możemy chyba dalej słuchać wiadomości, może coś jeszcze się dowiemy. To nie jest pierwszy czas, kiedy bank jest zamknięty w ten sposób. Ale coś jest dziwnego w tej sprawie. Dziwnego? W jaki sposób? Nie wiem. Może to ta rodzina, może to fakt, że wiadomości zazwyczaj wyciągają masy brudów. Miejmy nadzieję, że po prostu za dużo myślę. Tak. Czy ty się o coś martwisz? Dziewczyna, której była tutaj wczoraj, powiedziała, że ona idzie do banku. To nie znaczy, że jakoś mocno się angażuje w to, co się dzieje z klientami, ale... Nieważne. Chcesz coś jeszcze? Tak. Mam jeszcze czas na jednego drinka. Podaj mi piwo. Sprawmy, żeby to było proste. Jasne. Okej, dajmy więc mu piwo. Okej, piweczko. Widzę, że normalne, nie prosił o duże. Dobra, wszystko zmiksowane. Piweczko podane. Proszę. Słyszałem, że piwo odegrało bardzo ważną część w historii ludzkości. Tak, jestem zaznajomiona z tą teorią. Jest ona dosyć interesująca. Jej część... Gist, nie wiem, co to jest gist. Jej sens, istota, esencja. Polega na tym, że ważenie piwa było ważną częścią społeczeństwa podczas jego rozwoju. Ojej, człowieku, jak ja to w ogóle przepiszę? Ubiquitous. Wszechobecny. Ciekawe, pierwszy raz słyszę to słowo. Okej. Napoje były wszechobecne podczas ucztowania. One pozwalały zacieśniać więzi i budować sojusze. Dając wystarczającą ilość czasu i wystarczającą ilość piwa, ogromne społeczeństwa się powoli rodziły. Wydaje się sporo o tym wiedzieć. To tyle. Tylko wystarczającą ilość. Jill, czy ty kiedykolwiek myślałaś o uploadzie do mózgu? Czy uploadzie mózgu może?
Zastanawiam się, jaki jest sens uploadować się, jeżeli wciąż jesteś tutaj. Powiedzmy, że zaplodujesz się i... jest ktoś nowy w cyberprzestrzeni. Ty wciąż będziesz tutaj. Czy to nie byłoby dziwne? Że jest tu ktoś, kto jest z tobą? Nie, chwila. Czy to nie byłoby dziwne, żeby wiedzieć, że... jesteś ty? Która nie jesteś... która nie jest tobą gdzieś tam. To interesujący punkt... interesujący temat. To chyba było coś takiego jak klonowanie, prawda? Wyobraź sobie, że cyberprzestrzeń... dowiedziała się o prawdziwym tobie w jakiś sposób. Cholera, wyobraź sobie... gadanie do drugiej o siebie. Jest więcej. Wyobraź sobie... tworzenie wielu kopii... siebie w różnych sytuacjach. To już jest grubsza rozpina. Pokazywanie ich sobie w różnych scenariuszach, żeby zobaczyć, jak się rozwijają. Myślę, że to jest w jakiś sposób łamiące serce. Wyobraź sobie kogoś z chorobą, aplaudującego swój mózg do kogoś innego. Tylko, żeby dowiedzieć się, że ich fizyczne ciało wciąż żyje i jest tutaj, natomiast żyć w miejscu, gdzie nie ma chorób. Pamiętam artykuł, który czytałem jakiś czas temu, z wcześniejszych form uploadu mózgu. To sprawowało mózg tak dokładnie, tak intensywnie, że to po prostu zabijało osobę. Używano słów spalenie mózgu. O, wszystko po nic, ponieważ dane i tak byłyby zniszczone albo zepsute. Oni zawiesili cały biznes uploadowania mózgu po tym wydarzeniu. Myślę, że później wystartowali jakiś projekt z żywymi mózgami w słojach. I coś jeszcze po tym. Ten temat się interesuje, co? To jest całkiem niezły zabijać czasu, kiedy nie robi nic konkretnego. Cóż, miło się z tobą gaworzyło, Jill. Z tobą też. Zawsze jest to przyjemność. Pozdrów Juliana ode mnie, kiedy wróci. Proszę, wróć. Raczej zapraszam ponownie. Ho, wszystko. Chcesz tutaj zostać? Wydaje się, że na ulicy jest spory chaos. Dzięki, ale... odmówię. Muszę zająć się paroma rzeczami w domu. Serio? Tak, zamówiłem nanocamo moduł do mojego apartamentu. Już powinien być zainstalowany. Nanocamo? Czy to nie jest drogie? Tak, gdzie mam być teraz? Poprosiłem o to mamę. Zastanawiałaś się, co możesz mi kupić na mega święta od jakiegoś czasu. Pytała mnie od 4 lat. Zawsze mówiłem, że wszystko mam. Więc wykorzystałem szansę i zapytałem ją o to. Zużyłem wszystkie poprzednie prezenty. Och! To trochę dziwne prosić rodziców o taki prezent, kiedy ma się 27 lat. Myślę, że jej to im przeszkadzało. Więc co na lokalną moduł zmienić w twoim apartamencie? Mam podstawowy plan. Ściany i jeden... kawałek materiału. Więc wziąłem też moje kotatsu. Masz kotatsu? Wiesz co, czym jest kotatsu, szefowo? Bardziej jestem zaskoczony, że ty wiesz. Będzie futony, to... Dobra. Robimy... research. Palenisko w środku izby umieszczałem poniżej poziomu podłogi, otoczone niskim stołem. Fajne. Aha, rozumiem, co to jest. Oni sobie przy tym jedzą. Okej. A co, o czym one nie jeszcze tutaj mówią? Futons. Futon to jakoś kojarzy nazwy nawet. Futon. To ekologiczne materace do spania wykonane z naturalnych surowców. Futony są zdrowe, wygodne, a także na wymiar. Okej. No, ale też drogie, jak tutaj patrzę. Okej. A kotatsu? Nie tak bardzo. Tak, cóż.
Robi się coraz zimniej, a odżywanie może nie być wystarczające. A Japończycy doprowadzili do perfekcji życie wygodnie w ograniczonych przestrzeniach. Powinnaś mnie dzisiaj zaprosić. Jestem ciekawa, jak wydekorujesz miejsce z tym wszystkim. A, zaplanujmy dzień, w którym po prostu sięgniemy po piwko. Tak. Wystarczy tańca, jestem zmęczona. Co zrobimy z nią? Wszystkim się zajmę, nie martw się. W porządku, przepraszam, że zostawiam cię w ten sposób. Nie ma problemu. Cóż, muszę lecieć. Do zobaczenia jutro, szefowo. Uważaj tym na siebie. Okej. Okej, dostaliśmy Flawless Service Bonus, to jest super. Żadnych błędów? Chyba jest spoko. Nie masz nowych powiadomień albo przypominajek? Jill chce kupić wiatrak, choć jest zima. Kupienie takiego uratuje ją przed zbytnim rozkojarzeniem. Teraz możesz na Nanokamo, żeby dostosować swój pokój. Jak? Co to jest Nanokamo? Coś, żeby ożywić trochę ten pokój. Okej, zaraz zobaczymy, co to jest. Aha, bo ona jest w ogóle przy stoliczku. Ja byłem pewien, że ona sobie w łóżeczku leży. Ona jest przy tym stoliczku, przy tym kotatsu. Ciekawe. Zaraz pewnie dowiemy się. Co ja? Na razie tak. Idźmy do sklepu. A nie wiem, czego szukam właściwie. Jest coś, co się za pan? Cyclone? A, to jest fan, dobra. Panzer good? No, really good. Okej, to kupujemy to. Powrót. Jill kupiła, co chciała. Jest naprawdę zadowolona z sobą. Na pewno skupi się pracy. Okej, możemy to już włączyć? Nie możemy. Okej, odblokujmy telefon. W tym odcinku jeszcze sobie przejrzymy chyba wszystko. O, mamy Nanokamo, okej. W tym odcinku przyjrzymy sobie jeszcze media, żeby kolejny odcinek zacząć po prostu od pójścia o pracy, tak mi się wydaje. Dobra, zacznijmy od od subreddita Danger, nie? Biały rycerz mnie pobił. Płaczę w tym momencie, pozwólcie, że opowiem wam swoją historię. Czekam, co dostarczy op. Jestem tutaj. Tak czy siak. Tak to było. Wracam do domu po kupieniu zakupów w sklepie. Byłem bardzo zmęczony, albo zmęczony. Musiałem przez godzinami stać, żeby kupić mleko. I kiedy w końcu udało mi się wyjść, grupka trzech białych rycerzy zatrzymała mnie. I zaczęła mnie pytać o mój dowód. Chciała też zobaczyć, co mam w torbie, żeby zobaczyć, czy to nie jest... Scalper, co jest scalper? Scalper. Nie wiem, scalper to nie wiem, jakaś kontrabanda zapewne, nie? Jak się zaczęli, że wszystko jest w porządku, zapytali mnie o dowód wojskowy, służby wojskowej i po prostu, co do chuja? Dlaczego miałabym coś takiego mieć? Nie ma już wymaganej conscription? Co to jest? Służba wojskowa? Conscription. Pobór do wojska, tak. Nie masz obowiązkowej służby wojskowej. To nie ma sensu. I przez to, że to nie miałem przy sobie, zapytali o pieniądze. I że podłożył mi narkotyki. Ja oczywiście się nie zrodziłem. A nie stracił cierpliwość. Jeden z nich uderzył mnie w moją świątynię bronią. Krwawiłam jak szalona na podłogę, więc zabrali moje zakupy i poszli. Cholera, stary. Nie widzę tego miejsca, nie widzę go tak mocno. Chcę opuścić tą ujebaną, zapadłą dziurę. Jestem tak zmęczona tym głównym każdego pieprzonego dnia. Ciekawe, a jak instrumentowaliśmy to? Mam szczęście, że nigdy nie miałem takich problemów z białymi rycerzami. No tak. Temat streamingchan. Czy ktoś widział jej ostatnie eskapady z ostatniej nocy? Ona była w balu Walhalla. O, ciekawe. To było w porządku.
Barmanka była słodziutka. Ale ona była taka zadufana w sobie. Nie wchodzi mi to. Idę w następnym tygodniu i zapytam ją, zapraszam na randkę. Wiem, że to nie zrobisz. Myślę, że nikt tutaj nie ma jaj, żeby coś takiego zrobić. Czy ona wciąż śpi? Tak. Barmanka mówiła wszystkim, że oni muszą być ostrożni z ich słowami, lol. Zastanawiam się, czy jest tam jakaś nielegalna działalność. Bo inaczej czemu bym mówiła, żeby być ostrożnym ze słowami? Może oni unikają po prostu takiego zwyczajnego rasizmu, prawda? To wciąż byłoby rzadkie, żeby... To by nie pasowało końca, jakby robili jakieś dziwne rzeczy. To jebane miasto, haha. Przemiana teraz śpi. Ostatnim razem, kiedy tak odpoczywała, to było z tydzień temu. Trash jest strasznym narkotykiem. Okej? Cholera, to brzmi strasznie tak szemranie, kiedy oni mówią to w ten sposób. Bank Apollo jest zaatakowany i nikt nie donosi żadnych informacji. Czy jesteś zaskoczony? Biorąc pod uwagę naturę ich zagrożeń, to jest jasne, że Quincy nie chce wziąć na siebie winy. Co za jebany tchórz. Czy mamy jakieś źródła stamtąd? Postuję ze strony, no to, że ktoś w środku banku ma z ogromną bombą, grozi, że wysadzi cały budynek. Jakieś żądania? Chcą, żeby Quincy odszedł i żeby biali rycerze zostali usunięci. Wow! Więc oni pomagają protestującym? To nie jest sposób, żeby pomagać ludziom. Co jeżeli to jest ogromna fałszywa flaga, żeby zrzucić winę na opozycję? Czy to jest taki w ogóle podpucha, żeby zrzucić winę na opozycję? Nie byłabym zaskoczona. To cholerne miejsce, lol. Czekajmy na więcej informacji. Niech bogowie prowadzą tutaj do bezpieczeństwa. Okej? Zacznę Augmented Eye. Alarmy z banku Trust Apollo, który cierpi przez atak terrorystyczny. Update'owane przez kim? Hijacked to znaczy zabrane? Hijacked? Porwane, uprowadzone. Uprowadzone z obrazy z... No, podmiejskiego Kasanowy zapowiedziały coś, co wydaje się być terrorystycznym zagrożeniem wymierzonym w bank Apollo Trust. Informacje sugerują, że niezidentyfikowany bombiarz jest już w budynku. Jednostka Białych Rycerzy przeciwko do walki z terrorystami odpowiedziała na zagrożenie natychmiastowo, ale bank został zamknięty przez jakiś tam atak sieciowy. Możemy mieć tutaj problemy z podwójnym zagrożeniem. Powiedziała Chloe Bauer, jakiś CTU, pewnie jakaś tam szefowa banku. Bank został zamknięty, używając systemu przeciwkatastrofowego, ale żaden z terminalów banku nie pracował w tym czasie. Budynek jest właściwie zalokowany w tym momencie. Zarządnicy są uwięzieni. Mam nadzieję, że sobie wszystko w porządku. Augmented Eye jest atakowane przez jakby pracowników Augmented Eye. Czekajcie, tutaj sobie nie kliknąłem jednej rzeczy. Okej. Cześć wszystkim. Bezpieczeństwo jest dla nas bardzo ważne. Tu w Augmented Eye mamy obowiązek disclose, usunąć, disclose, ujawnić, odkryć, odkryć ostatnie artykuły dotyczące Alice Rabbit zostały zwandalizowane przez samą Alice Rabbit, albo przez kogoś, kto bardzo dobrze udaje. Chcemy wyrazić nasze przeprosiny i poinformować was, że będziemy ograniczać nasze artykuły o Alice Rabbit do takich opartych na faktach wiadomości,
a nie jako takich elementów rozrywki. Z poważaniem załoga Augmented Eye. Dzięki Bogu nie płacę tym pojebom za plotki. Zanieczyszczenia osiągają historyczny poziom w następnym roku. To jest Kimberly znowu. Chociaż większość państw na świecie stosowała swoją autonomię, żeby rozwiązać problem zmiany klimatu, Leak City wciąż polega na starożytnych technologiach, żeby zachować niskie koszty z wysokimi profitami. Jako rezultat tej polityki doświadczamy ogromnego wzrostu zanieczyszczenia powietrza w następnym roku. Nasz poziom zanieczyszczenia zmusi całą populację, żeby przenieść się z różnych obszarów miasta. Ziemia umiera w bardzo szybkim tempie, mówią eksperci w raporcie. Trzeba dziś kupić specjalne płaszcze przeciwdeszczowe i parasole, co jest beznadziejne, ale eksperci mówią, że lepiej się do tego przyzwyczaić. Jak długo minie, aż ktoś powie, że zanieczyszczenie jest dobre? Tam jest książka. Okej, nie wiem, co rozumiem, nawiązanko. Zobaczmy jeszcze Kiramiki. Dziękuję, Deep City. O, kocham to miejsce. Czekaj, czy to nie jest... Nie wiem, czy to jest stare, czy nowe. Dobra. Tak dużo energii, tak dużo miłości. Czuję optymizm w powietrzu. Nawet po tych wszystkich problemach przyszliście mnie zobaczyć i mam... Mogłem doświadczyć najbardziej szalonego i głośnego tłumu w całej mojej karierze. Jestem... Po prostu nie mam na to słów. Mówiąc to, mogę powiedzieć, że no to już było, że drugi raz odwiedzę to miasto. To też chyba było już. A to? Co robię dla relaksu? To chyba wszystko było. Dobra, zacznijmy to. No Kamo jest firmą ufundowaną w 2068. Pionierem... nanomaszynowych materiałów, które mogą się ciągle zmieniać. Używane do celów militarnych, przenoszone teraz do użytku publicznego w jak najbardziej korzystnych cenach. Okej. Okay. Kamotan jest naszą maskotką. Ona jest zadesignowana przez weterańskiego designera postaci z Sukreban Games, Kirillina 51, Ocincin. 24.07 jest urodzona, był 01. Wymiar 85-65-90, prawie idealne. Lubi Musashi, Battleship, jakąś tam modę i custom bezprzyjmowe. Okej, ale możemy to jakoś użyć? Customize, okej. Aha, to kosztuje wszystko. O kurde, takie coś by było zajebiste. A wiesz co, nie wiem, czy mogę teraz coś kupować, bo po prostu... boję się, że będzie problem z płatą. Z tego, co słyszałem, są później bardzo duże problemy właśnie ze spłatą różnych rzeczy. Chociaż taki, jak coś byłoby super, nie? Nie chcę potwierdzać. Bo zastanowimy się nad tym. Póki co ja przy was zapisuję gierkę. I cóż. Ponownie zapraszam was do opisu, gdzie możecie polajkować, pofollowować różne social media. To bardzo pomaga w rozwoju. Zapraszam was również na kolejny odcinek, który będzie tam w najbliższym czasie się pojawi na kanale. No i cóż, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej, papa! Pa.